problemami o których dzisiaj mówimy i które nadal są prawda bo nie, wrócę do tego, o czym mówił tutaj pan dyrektor. No, fakt, że młodzież, która ma kilka lat historii w cyklu podstawowym, prawda, czyli szkoły podstawowej, gimnazjalnej, później średniej, ma poważne kłopoty z rozpoznaniem kluczowych zdarzeń dla historii Polski, no, nie jest to wina tej młodzieży, tylko sposobu jej uczenia. Prawda. programy, jak wiemy, opracowują przy bardzo gorących dyskusjach czasami kolejne rządy. Natomiast fakt, że musieliśmy na film o Katyniu czekać 18 Lat, no jest jak gdyby wymowne, prawda? Mamy Instytut Filmowy, który ma Państwowy Instytut Filmowy, czy Polski Instytut Filmowy, który operuje setkami milionów złotych i potrafi nakręcić na 18, jeden, 18 lat jeden film o. W ważnym zdarzeniu, dramatycznym zdarzeniu historycznym, bo druga już próba, na przykład od, próba odbrązowienia, jak to zadeklarowano, legendy Westerplatte zakończyła się słusznym skandalem, ponieważ no to jest to, o czym mówiłem, tak, że zamiast zakończyć wstydliwie na takim pomyśle w ogóle, to była żywa dyskusja na temat prawa sfinansowania tego skandalicznego projektu za pieniądze publiczne, a nie na przykład wyprawy Sobieskiego pod Wiedeń, co pokazywałoby nasz istotny wkład w ogóle w obronę ja cywilizacji. Też mają już film o bitwie o Anglii, film o Tobruku my nadal nie mamy. Niemcy mają trzy filmy o swoim trudnym okresie, wszystkie bardzo dobrze zrobione i pokazujące etos oficerów niemieckich, którzy na tle, prawda, ówczesnej epoki ten etos przynajmniej w tych filmach zachowali. O tym mówimy, prawda? Natomiast miarą tego, no jak, jaka jest identyfikacja dzisiejszej przede wszystkim młodzieży, dorosłej, szkolnej z państwem polskim, jest to, czy oni w tym państwie upatrują swoje szanse pozostania realizacji celów życiowych, prawda, zarówno prywatnych, jak i zawodowych, no czy nie. tutaj dochodzimy do pan tego punktu, o Spore czym jeszcze chciałam niestety? z Panami porozmawiać? Powoli zbliżamy się do końca. Jak dzisiaj powinniśmy wykorzystywać naszą sytuację geopolityczną i naszą niepodległość? No czy po... robimy wszystko, czy moglibyśmy dużo więcej? Można zrobić więcej o Polakach mówi się, jest taka dosyć powszechna opinia, że my bardziej sprawdzamy się w ekstremalnych sytuacjach. Sprawdzaliśmy się w czasie powstania, w czasie zaborów, że wówczas potrafimy. Potrafiliśmy nie wybić się na niepodległość, natomiast w sytuacji, kiedy już nie mamy wroga, nie mamy z kim walczyć, zaczynamy się gubić. No nie bardzo w czasie powstania, bo wszystkie powstania przygrywaliśmy, kończyły się sromotnymi klęskami, więc to nie jest dobry przykład, jedne powstanie bezkrwawe i największy su sukces to był rok 89 Ale to były działania, to było doprowadzenie i, i. No i powstanie i solidarności, zmiany. czyli solidarność można powiedzieć od porządku, właściwie ta rewolucja bezkrwawa była sukcesem, wszystkie inne, to były krwawe klęski, poza lokalnymi powstaniami po, po roku 18. Natomiast no, zawsze można zrobić więcej, ale ja uważam, że zrobimy bardzo wiele zrobiono, oczywiście zgoda, że była wyjątkowo dobra koniunktura, no ale przez 300 lat, jak komuś nie szła karta, no to jak raz przyszła, no to też nie jest, no to nie jest nic dziwnego, żeśmy to wykorzystali. Wyjazdy za granicę są rzeczą normalną, to w Unii, w Europie tak się dzieje, w tym nie ma nic złego. Jak, jak poziom życia się podniesie i to będą do nas przyjeżdżać, ja nie, nie upatrywałbym w tym tragedii żadnej. To jest normalne. Po to paszport i, to, i, i ten prawo do wyjazdu, do powrotu, do zarabiania za granicą, to jest rzecz, która nie, nie budzi moich żadnych z skojarzeń. Natomiast zgadzam się, no można z całą pewnością zrobić więcej. Dużo jest obszarów biedy w Polsce, jest dużo obszarów nędzy. Są te wykluczenia wielu grup ludzi. To jest tragedia. To jest y, oczywiście tragedia także dla polityków, bo to są, to są y, no, można powiedzieć rzeczy niebezpieczne i, i, i także jeśli chodzi o poziom elit politycznych, można postawić tutaj zarzuty. Chociaż z drugiej strony, no pan słusznie mówi, no takie odziedziczyliśmy po 50 latach komunizmu. No ale ja jestem generalny optymistą. I mówię, no zawsze na tak postawione pytanie, to odpowiedź może być, na zawsze można zrobić więcej, ale mało nie zrobiono. Tak, panie pośle, oczywiście, że można, ale to takiej refleksji należy oczekiwać, tak, że krytycznej refleksji, że dużo zrobiono, ale można było więcej. I w związku z tym, co można, to należy teraz robić, prawda? Zatem, jeżeli właśnie wrócimy do pierwszych głosów, no to one by w kontrapunkcie do tego zdania, bo proszę uwagę, że niepodległość jest jednym z elementów określających jak gdyby komfort życia w państwie, ale innym elementem jest wolność, tak, czyli to prawo naturalne i przyrodzone i czy w niepodległym państwie polskim Polacy cieszą się wolnością polityczną, Ktoś by powiedział tak, bo formalnie mogą wybierać swoich przedstawicieli. Jak później oceniają tych, którzy wybrali, no to pokazują sondaże, ale to, to jest jak gdyby na inną dyskusję. To, co nam się udało i co pozwala nam w znacznym stopniu skonsumować ten element wolności w systemie zarządzania państwem, to sam samorządy. Tak? to ewidentnie to jest największy sukces w ogóle w byłym bloku sowieckim od tworzenia samorządu terytorialnego. Natomiast już ze swobodą gospodarczą, prawda, i tutaj poszanowaniem prawa własności czy prawa wyboru, no jest z roku na rok gorzej. No, warto powiedzieć, że jak upadał komunist, mieliśmy 16 instytucji, które kontrolowały dzisiaj wtedy przedsiębiorcy, dzisiaj mamy prawie 50 stopień obciążenia podatkowego był dwukrotnie mniejszy niż jest dzisiaj. Mówimy o podatku dochodowym. W związku z tym pamiętając, że... Proszę o podsumowanie, tak, bo musimy że kończyć. Pamiętając właśnie jeszcze, o, jeszcze panowie, o wartości samej w sobie i tego, że jesteśmy i cieszymy się swoją niepodległością, powinniśmy jako państwo, prawda, jako naród, czyli podmiotową, podmiotowymi cechami tego atrybutu, powinniśmy pamiętać, że jeszcze jest drugi, równie ważny element, element wolności, z którego być może, nie, jest, nie być może, a na pewno nie jesteśmy w wystarczającym stopniu zadowoleni, dlatego Krytyczne głosy co do tego podstawowego atrybutu. Myślę, że bardzo ważnym elementem czy zadaniem dla Polaków w obecnej sytuacji jest wyrobienie w sobie czegoś, co nazwałbym odruchem dorosłości mamy nasza opinia publiczna ma wyraźną tendencję do oczekiwania, że w zakresie bezpieczeństwa zaopiekuje się nami jakieś NATO dorosłe, my jesteśmy dziećmi, a w zakresie rozwoju cywilizacyjnego, dobrobytu, zaopiekuje się Unia Europejska. I dobra polityka to jest taka, która nie prowadzi do wychylania się przed szereg, do, trzeba być w głównym nurcie, zresztą dzisiaj na przykład słyszeliśmy kwestii rozmów z Litwą Unii, a nie taka, która forsuje umotywowane stanowisko Polski. I w tym zakresie myślę, że wyrobienie zdolności popierania przez polską opinię publiczną rządu polskiego w tego typu dążeniach, które mogą prowadzić do konfliktów, nie muszą, ale mogą, będzie objawem pewnej dorosłości, dojrzałości, o której myślę chodziło w sądzie. Myślę, no, że doktorze. te problemy z niepodległością polegają na tym styku obywatel-państwo, prawda? Że my nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani z tego niepodległego państwa, w którym. Funkcjonujemy. No, każdy, kto się zetknie, no, załóżmy, z, z polskimi kolejami państwowymi czy z inną instytucją, odczuwa pewnego dyskomfort. rodzaju dyskomfort. Natomiast ja uważam, że no, obywatele powinni korzystać z tej wolności właśnie y, poprzez umiejętność wyboru staranną analizę programów y, partii politycznych. Ja, ja podaję zawsze taki przykład, jak kupujemy samochód czy lodówkę, to, to czytamy, sprawdzamy cenę. Natomiast jak idziemy do wyborów, to się kierujemy jakimiś powierzchownymi kryteriami. Tymczasem te wybory mogą mieć istotne znaczenie dla nas, jakie będziemy podatki płacić, do kogo będziemy mogli jeździć, czy wreszcie, czy wojny będziemy jako, jako, jako państwo, państwo prowadzić. Nauczmy się korzystać z tej wolności, którą mamy, bo same instrumenty Musimy to kończyć. jest nie to wszystko. To jest dobra puenta. Zwyczaj, Nauczmy się korzystania z, wolności, z instrumentów. którą mamy. Dziękuję moim gościom, dziękuję ja. państwu dziękuję. i do dziękuję. zobaczenia za tydzień.